udział w programie to dodatkowe 25 zł dziennie na wyżywienie każdego pacjenta w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Dzięki temu wydawane posiłki są zdrowsze i jest ich więcej. Inwestujemy w sprzęty, mamy coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Przygotowujemy też, możemy się pochwalić, że przygotowujemy też cateringi na zewnątrz. Mamy coraz większe zapotrzebowanie. Zgłaszają się do nas też inne szpitale, żeby gotować im i wozić posiłki, także możemy być dumne tak naprawdę z tej naszej kuchni, która się cały czas rozwija. Jak podkreśla rzecznik szpitala, wszystko zmieniło się już w styczniu 2021 roku, kiedy lecznica zrezygnowała z zewnętrznego cateringu i postawiła na własną kuchnię. To był strzał w dziesiątkę. Nie mieliśmy takich większych wątpliwości, czy przystąpić do tego programu Ministerstwa Zdrowia Dobry Posiłek w Szpitalu, ponieważ tak naprawdę przez te 3 lata nauczyliśmy się bardzo dobrze organizować proces żywienia pacjentów, osób chorych. Smaczny posiłek to przede wszystkim gwarancja szybszego powrotu do zdrowia. Jest to ogromna odpowiedzialność, dlatego postawiliśmy przede wszystkim na jakość produktów i to nam się opłaciło. Mamy bardzo dużo informacji zwrotnych, że te posiłki pacjentom bardzo smakują, że pacjenci się najadają. Znakomita obsługa, wspaniałe pielęgniarki, także tylko zapraszam do szpitala. Program Dobry Posiłek to element edukacji żywieniowej, dlatego 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach zaprasza uczniów szkół gastronomicznych i hotelarskich na praktyki w szpitalnej kuchni.